Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj degustacja naszego najnowszego piwa, co prawda dosyć opóźniona, bo premiera była w Annopolu na początku lipca, właściwie już teraz Rhino, bo tak go nazywamy pieszczotliwie, chociaż prawidłowo powinno się wymawiać Rhino, czyli nosorożec. Nosorożec już w zasadzie zniknął z pubów i ze sklepów. Prawdopodobnie tylko ci, którzy tam chomikują po więcej beczek, ci mogli jeszcze gdzieś zachomikować jakąś beczkę. To jest piwo w stylu Smoked American Pale Ale, czyli wędzone piwo. Ale jednocześnie ma to być piwo lekkie, bardzo mocno z wyraźną goryczką, z wyraźnym aromatem chmielowym, cytrusowym, owocowym, żywicznym, czyli taki trochę mniej gorzki, ale za to wędzony szark. Ekstrakt jest taki sam jak szarka, zasyp no oczywiście jest inny, dlatego że w zasadzie ja chciałem użyć w całości słodu wędzonego, ale nie mieliśmy tyle, więc powiedzmy, że 60% stanowi słód wędzony Weiermana. To też jakby był efekt zamierzony, być może będziemy zmieniać w następnych warkach Rhino ten słód na inny, natomiast chciałem właśnie te nuty szynkowe, oscypkowe, żeby się pojawiły w tym piwie. Aha, tutaj jeszcze słówko wyjaśnienia. Niektórzy, a tam w ogóle tak wygląda etykieta, niektórzy czytają to, że to jest R, I, myślnik, I, N, O. No nie, to jest literka H. To jest po prostu taki jakby od szablonu wyrysowany. W ogóle słów kilka o etykiecie. Otóż etykieta, pierwszy projekt, jaki mi przysłał Wojtek, to był ten nosorożec na takim zielonkawym, oliwkowym tle. No, oliwkowy po prostu. Ja mówię, że generalnie to nosorożce nie mają takiego koloru, tylko bardziej mają taki szary, taki piaskowy. I mówię, wiesz co, no taki jak jest na tym kamuflażu z Afganistanu, taki piasek, taki ni to beżowy, ni to szary, coś takiego. Chodziło mi mniej więcej o ten kolor, o ten tudzież bardziej może o ten. Natomiast Wojtek trochę dosłownie wziął to moje stwierdzenie o kamuflażu z Afganistanu i po prostu dał jako tło dał właśnie ten taki kamuflaż, wzór taki z pustynny, właśnie jakby z Afganistanu. I dodatkowo jeszcze dał tutaj tło takie czarne. I jak ja na to popatrzyłem, mówię, ty kurczę, to wygląda normalnie jak naszywka na mundurze jakiegoś takiego oddziału specjalnego, Rhino czy Rhino. No i mówię, zostawmy tak, fajnie to wygląda. Tak więc to nie jest skóra nosorożca, to jest naszywka na mundurze oddziału Rhino czy Rhino, może być to zarówno oddział amerykański, jak może być oddział polski w Afganistanie, albo może oddział kolaboracyjny, czyli polsko-amerykański. Oczywiście żarcik, to wyszło zupełnie przypadkiem, ten pomysł, ale jestem zadowolony z efektu. Przejdźmy może do samego piwa. Aha, to jest butelka pół litra, normalnie jest oczywiście 0,3. To jest wersja reżyserska. Tutaj szkło firmowe do szarka i do borsuka. Jeżeli nalejecie ciemnego piwa, czarnego, pojawi się borsuk, jeżeli nalejecie jasnego, pojawi się szark. Jak widzicie, piwo jest jasne, tak jak właśnie szark. Specjalnie wybraliśmy ten wzór szkła, żeby on podkreślał aromaty, które są w piwie. On może nie jest jakiś cool, fajny, ale jest bardzo, bardzo dobry do degustacji. No i co my tutaj mamy?
W aromacie nuty wędzone. Pamiętam, jak próbowałem z beczki Rino w Annopolu, to dominowały nuty wędzone, nie było nut właściwie owoców, cytrusów, chmielu. To mnie wtedy bardzo rozczarowało. Ale tutaj mamy przemieszane nuty wędzone na pierwszym planie, na drugim albo na zaraz za nimi są nuty cytrusowe, owocowe. Według mnie to jest bardzo fajne połączenie, chociaż generalnie ryzykowne. Tutaj głównie nuty wędzone. W smaku też głównie nuty wędzone. Wiele osób mówi, że to jest takie trochę grodziskie na sterydach. Trochę może tak, na pewno jest to, znaczy moją inspiracją było może nie tyle grodziskie, co Rauchpils, czyli jasne piwo wędzone. Tutaj dodatkowo udało nam się uzyskać lekkość i taką pijalność, która jest kluczowa i którą zawsze staramy się, żeby była główną cechą naszych piw. Żeby je się bardzo dobrze piło i żeby z każdym łykiem chciało się wziąć następny. Tak jak mówiłem, w lecie tutaj przy tych lampach jest u mnie dosyć ciepło, więc naprawdę z radością biorę każdy kolejny łyk. Jak widzicie, piana bardzo ładnie oblepia szkło. Cieszy mnie to. Barwa solidnie zmętniona. Tutaj ze sporym osadem nalane te butelki. Może częściowo z chmielenia na zimno, częściowo to są pewnie drożdże. Generalnie jestem zadowolony z tego piwa. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że nie każdemu ono będzie smakowało, bo mówię, połączenie wędzonki i cytrusów jest, dymu, jest połączeniem no, nietypowym, niespotykanym i może budzić pewien dysonans. Goryczka znacznie niższa niż w szarku, ale też taka miała być, żeby to nie był drugi szark. Żeby to było piwo podobnie orzeźwiające, podobnie odświeżające, ale jednak żeby to nie był drugi szark. Jeżeli ktoś chce bardzo nachmielonego piwa, jest w tej chwili w sprzedaży szark. Natomiast jeżeli chce czegoś innego, no to jest właśnie Rino. Wasze zdrowie. Kto miał okazję spróbować, to dobrze. Kto nie miał, to pewnie już nie będzie miał. To myślę, że za kilka miesięcy, może za kilka tygodni powtórzymy Rino i może jakieś modyfikacje dokonamy w zasypie. Jeżeli chodzi o chmiele, to użyliśmy, o ile dobrze pamiętam, Simcoe Amarillo i Cascada. No, wydaje mi się, że to był dobry wybór. Wasze zdrowie i do zobaczenia. Aha, dzisiaj ważyliśmy kruka, trzecią warkę. Stąd moja koszulka.